Wstęp do projektowania leków. Proszę Państwa, pierwsza rzecz to jest taka, że musimy sobie zdefiniować, co to w ogóle jest lek. Sytuacja nie jest prosta, dlatego że lek, mówią chemicy, to jest po prostu kategoria ilościowa, czyli nie do końca wiemy, jaka cząsteczka jest lekiem, a jaka lekiem nie jest. Lekarstwo to nie jest tożsamy termin z lekiem. I tutaj taki przykład. Rano startujemy dzień, tak jak dzisiaj rano, szybko się zaczyna ten nasz dzień. Wobec tego szklaneczka kawy. W środku Taxol, typowe lekarstwo, takie, które dostępne jest w aptece. Po prawej DDT, taka molekuła, o której każdy słyszał, która wykorzystywana jest, żeby pokazać, no, jak szkodliwa jest ta nasza chemia. Jeżeli przyjrzymy się teraz kawie, to zawiera ona kofeinę, wszyscy o tym wiemy, herbatka też zawiera kofeinę. LD50 to jest taki parametr, który charakteryzuje nam tak zwaną dawkę letalną, letal dose, która charakteryzuje nam, przy jakim stężeniu, czyli tutaj mamy gdzieś stężenie, concentration, a tutaj mamy efekt jakiś, przy jakim stężeniu połowa populacji, ponieważ to jest dawka letalna, żegna się z tym światem, prawda? Czy to będą komórki, czy to będą jakieś zwierzęta, czy to będą ewentualnie ludzie. Oczywiście to jest pewien idealny taki wykres, który ekstremalnie pokazuje nam, że istnieje taka zależność pomiędzy dawką, pomiędzy stężeniem, a tymże efektem. Czyli widzimy, że LD50 kofeiny 137 do 250 mg na kilogram wynosi. W litrze kawy mamy 1100 mg, w jednym litrze coli 200 mg. Dawka śmiertelna około 10 g. Proszę Państwa, Taxol to jest słynny lek, jeden z najsłynniejszych leków przeciwnowotworowych ostatnich lat, który został odkryty w ten sposób, że wykorzystano korę cisa i z tej kory wyodrębniono olbrzymiej populacji cisów, wyodrębniono niewielką ilość tego leku, którą wykorzystywano do badania efektów przy nowotworach piersi kobiet. On się okazał bardzo efektywny. Tutaj LD50 akurat nie mam. Nie był być może nawet taka wartość, nie jest łatwa do zdobycia. I DDT, LD50, 300 mg na kilogram. Wszyscy wiemy, DDT, taki związek, który był stosowany przy zwalczaniu szczególnie owadów, na przykład komarów, i okazuje się do dzisiaj być prawie że niezastąpiony w tej roli. Teraz, jeżeli się przyjrzymy tym wartościom, to ja bym miał taką prośbę, żeby wydać te przyrządy do głosowania i żeby w grupach sobie kilkuosobowych taki jeden gadżet zorganizować i zagłosujemy sobie mianowicie, żeby teraz stwierdzić, a co jest bardziej toksyczne, czyli co bardziej nam zaszkodzi, czy kofeina, czy DDT. Tu napiszmy A DDT, a tu kofeina. I proszę bardzo, czy macie już w tych grupach? Za chwileczkę koleżanka rozda. Proszę spojrzeć przy okazji, zanim wszyscy będziemy mieli te gadżety do głosowania, jak bardzo skomplikowane molekuły konstruuje chemia. Proszę spojrzeć, znamy już z chemii organicznej te znaczki, które tutaj występują, czyli kliny zaczernione, kliny przerywane, one nam pokazują centra stereogeniczne, czyli jak nieprawdopodobnie skomplikowana to jest molekuła. Ile tutaj takich centrów się znajduje, jak bardzo musimy panować nad syntezą takiego związku, jak bardzo, jak dobrze spisuje się przyroda, natura, która potrafi wytworzyć ten cis, właśnie taki związek. Czyli my często na przykład ten fragment pobieramy z przyrody. Dzisiaj na przykład są
farmy takie nawet w Polsce, które hodują cisy, ekstrahują z igiełek ten fragment, a potem dosyntezowują ten drugi. Czyli to też jest dobry pomysł na biznes. Wszyscy mają te gadżety do głosowania? Można zamienić 2-3 słowa z kolegą, koleżanką. Proszę, bo o to to właśnie chodzi. Pracujemy w grupach. Cały czas narzekają wszyscy, że nie potrafimy pracować w grupach. Uruchamia koleżanka głosowanie. I za chwileczkę będziemy znali odpowiedź. Co jest bardziej toksyczne po tych wartościach LD50? Kofeina czy DDT? Przypominam, DDT to jest największy straszak. Wszyscy się boimy takich substancji. I za chwilę się okaże. Oczywiście proszę spojrzeć, że większość, 9 głosów DDT, 6 głosów kofeina. Proszę spojrzeć, że 300 to jest więcej niż 250, czyli dawka lethal dose, czyli ta dawka śmiertelna, jest wyższa w przypadku DDT, czyli kofeina jest znacznie bardziej szkodliwa niż DDT. Czy jesteśmy zaskoczeni? Wydaje się, że jesteśmy zaskoczeni, prawda? Ale musimy zdawać sobie z tego sprawę z różnych zachowań tych dwóch substancji, czyli tenże DDT będzie się kumulował w organizmie. On jest trudno rozpuszczalny w wodzie. Kofeina wypłucze się szybko, czyli też ma pewne wady. Ja nikogo nie namawiam, żeby DDT pochłaniać, ale to pokazuje pewne zaskoczenia. Czyli wszystko możemy jako lek przyjąć i DDT też było testowane na przykład jako potencjalny lek przeciwnowotworowy lata temu. Czyli proszę Państwa, lek versus lekarstwo, czyli nie każdy lek to lekarstwo. Lek niekoniecznie będziemy znajdować w aptece, owszem, lek farmaceutyczny, ale lek to jest po prostu każda substancja, która ma określony profil aktywności biologicznej. Tak określamy lek właśnie w chemii leków. Lek nie jest tożsamy z lekarstwem, czyli czy DDT jest lekiem? Proszę bardzo. A. Tak, B, nie. Robimy znowu głosowanie. Czy według tej definicji DDT jest lekiem? Można zamienić 2-3 słowa. Po to to są te gadżety do głosowania też, proszę Państwa, żeby się nie nudzić. Bo jedno z największych utrapień studenta to nuda. More fun, prawda? Takie jest dzisiaj przykazanie. Więcej radości, więcej życia w tym wszystkim, żeby mieć przyjemność. Wtedy lepiej od razu się uczymy. Przypominam, lek, każda substancja o określonym profilu aktywności biologicznej. I kończymy. Oczywiście DDT również jest lekiem. I to już dawno wiedziano, że wszystko zależy od dawki, czyli generalnie my leki tak projektujemy, tak dobieramy, żeby zaszkodzić temu bakcylowi, który gdzieś tam się zebrał w organizmie, a tego organizmu człowieka przy tym wszystkim nie wykończyć. Czyli my mamy przetrwać, a to, co nas toczy, ma zostać przez lek uleczone. Proszę Państwa, następny problem to my już dość dawno zdaliśmy sobie z tego sprawę również w chemii, że to projektowanie leków to jest termin właśnie taki za bardzo bym powiedział labilny, nie do końca dookreślony i wymyślono coś takiego jak projektowanie molekularne, czyli de facto to projektowanie leków to w dzisiejszej nauce, w dzisiejszej chemii określane jest w dzisiejszej farmacji jako projektowanie molekuł, czyli generalnie projektujemy molekuły biologicznie czynne, takie, które są ciekawe, które moglibyśmy z sensem później otrzymywać w laboratorium czy w przemyśle. Molekuła, czyli to projektowanie znowu molekularne, czyli molekuła. Molekuła stanowi centralny problem chemii. Czyli de facto chemia zajmuje się właśnie cząsteczką chemiczną, molekułą. Jako taką, jej właściwościami, jej strukturą oraz transformacjami. To jest jak gdyby najbardziej podstawowa definicja chemii. My nie tylko projektujemy leki czy molekuły, ale możemy też poszukiwać. Co to znaczy? Że nie zawsze racjonalne metody okazują się bardziej skuteczne niż te, które nie są do końca tak racjonalne, ale polegają na tym, żeby właśnie skutecznie znaleźć coś, żeby
zastosować coś sprytnego, tak jak przyroda nie szuka tych cząsteczek, nie projektuje, przepraszam, ale właśnie znajduje, bo te cząsteczki no, są bardzo, bardzo efektywne, jak choćby ten taksol, który pokazywaliśmy przed chwileczką. Jeżeli przyjrzymy się teraz chwileczkę historii chemii, to gdzieś tam na początku była alchemia, oczywiście ona się dzieliła w zależności od kultury na alchemię europejską i chińską. I trzeba powiedzieć, że ta molekuła no to zawsze była dosyć trudna do zaobserwowania. To dzisiaj mamy takie metody fizyczne, fizyka nam udostępnia widok pojedynczej molekuły. Do niedawna to nieliczne molekuły były widoczne dla nas, mogliśmy je obserwować. I Europa zajmowała się kamieniem filozoficznym, czyli generalnie złotem, prawda? Tutaj były dwie metody stosowane, transmutacja, czyli takie marzenie o tym, żeby jedne metale przemieniać w drugie i na tym dobrze wychodzić, prawda? I drugie, imitacja czy falsyfikacja. Ona polegała na tym, że wytwarzało się coś, co żółto świeciło i sprzedawało się jako złoto, co też całe lata miało istotne znaczenie. Chemicy tworzyli coś podobnego. Lek to też jest pewna imitacja, zobaczymy. I Chiny. W Chinach alchemia w dużo większym stopniu zajmowała się lekami właśnie niż w Europie. Dużo później zaczęło się takie zainteresowanie. Jeżeli byśmy dalej sięgnęli wobec tego do chemii, to skoro chemia zajmuje się cząsteczkami, molekułami, to chemik to jest taki człowiek, który przeprowadza operacje na molekułach, zajmuje się inżynierią molekularną. Dzisiaj na przykład na uniwersytetach światowych często zamiast chemii jest taki przedmiot, który się nazywa molecular science. Czemu molecular science? Brzmi znacznie lepiej niż chemia. Kto by chciał chemię studiować? Molecular science, znacznie więcej chętnych jest. Oczywiście molecular science to jest, proszę Państwa, dokładnie chemia. Jeżeli się teraz przyjrzymy tej molekule, to ta molekuła tworzy związki chemiczne. Komplikując problem, czyli molekuła to jest problem głównie, bym powiedział, teoretyczny, prawda? Możemy narysować sobie na papierze czy na tablicy, jak ona wygląda. Natomiast generalnie rzecz biorąc, w rzeczywistości mamy znacznie częściej do czynienia z substancją, ze związkiem chemicznym. Syntezujecie w ramach laboratorium do pracowni chemii organicznej takie cząsteczki. Wobec tego przyjrzyjmy się, jak ten problem wygląda. Jeżeli cofniemy się znowu do chemii organicznej, kurs, który leci obok tego, to wiemy, że molekułę możemy zdefiniować generalnie poprzez konstytucję, czyli sposób łączenia atomów, inaczej matematycznie można powiedzieć topologię tej molekuły, oraz stereochemię, sposób rozmieszczenia atomów w przestrzeni. Inaczej się mówi konfigurację, prawda? Czyli to jest to, co wiemy z chemii organicznej. Izomery to są na przykład związki o tym samym wzorze cząsteczkowym, które różnią się konstytucją lub stereochemią. Czyli to jak gdyby jest cały czas teoretyczna informacja o tym obiekcie badań chemicznych. Cały czas jesteśmy w sferze papieru lub tablicy. Ale to się już nawet w tej przestrzeni komplikuje, bo przyjrzyjmy się dwóm tutaj właśnie konformacjom, można by powiedzieć, prawda? Konformacjom, czyli dwóm różnym konfiguracjom cykloheksanu. I widzimy, że jak gdyby te izomery statyczne zaczynają żyć. Molekuła jest obiektem trójwymiarowym, dynamicznym, który się porusza, a my cały czas, jeżeli za chwileczkę będziemy musieli takie molekuły projektować, to będziemy musieli brać pod uwagę te wszystkie efekty. I teraz znowu króciutkie pytanie, które nawiąże do chemii organicznej. Tak jak powiedziałem, ten kurs ma w szczególności dać Wam wiedzę i połączenie tej chemii leków z chemią organiczną. Jakiej projekcji tutaj użyłem, żeby pokazać te konfiguracje cykloheksanu? Czy to jest projekcja Newmana? Czy to jest projekcja Fischera? Czy to jest wzór koziołkowy? Proszę bardzo, uruchamiamy
Uruchamiamy głosowanie. Można zamienić dwa, trzy słowa z kolegą, koleżanką, bo na tym to polega właśnie, żeby przedyskutować, nauczyć się, zobaczyć, jakie są zalety, jakie są minusy takiego właśnie grupowego omawiania spraw. I oczywiście, proszę Państwa, to są jakie? To jest projekcja Newmana. No i większość dobrze zidentyfikowała tą projekcję Newmana. My mamy dokładne definicje dzisiaj, czym jest molekuła. Czyli jeżeli weźmiemy, chemia porządkuje się. Fizyka to jest przykład takiej nauki, która jest uporządkowana. Matematyka to język tego porządkowania. Natomiast chemia całe lata była nauką bardzo, bym powiedział, pozbawioną tego porządku, tej struktury matematycznej. Czemu? Ona właśnie przez to, że tych cząsteczek nie można było zobaczyć, że chemik, jeżeli powiedzieliśmy, proszę wziąć jeden mol cząsteczek, dodać jeden mol drugich cząsteczek, to w jaki sposób mamy te cząsteczki przeliczyć? Nie starczyłoby nam czasu do końca świata, żeby przeliczyć 1 razy 10 do 23, prawda, 6,023 razy 10 do 23, czyli liczba Avogadro tychże cząsteczek, żeby policzyć, nie starczyłoby czasu. Czyli no, z założenia chemia operuje pewnym przybliżeniem. Ale coraz bardziej jest porządkowana i to są recommendation, UPAC recommendation, czyli zalecenia Międzynarodowej Unii Chemii Czystej Stosowanej 1994. Cząsteczka, widzimy, obojętne elektryczne indywiduum molekularne obejmujące więcej niż jeden atom. Formalnie cząsteczce musi opowiadać minimum na powierzchni energii potencjalnej. My nawet nie będziemy tutaj szczegółów tego dyskutowali, ale taka definicja istnieje. Jeżeli to jest już jon, para jonowa, to mówimy o indywiduum molekularnym, czyli nie o cząsteczce. Czyli mamy dokładną definicję tego fragmentu tytułu w projektowaniu molekuły. Co my projektujemy? Sprawa się o wiele bardziej komplikuje, jeżeli przechodzimy do związku chemicznego, czy do substancji. Mianowicie, jeżeli weźmiemy szereg takich cząsteczek, z którym najczęściej mamy doświadczenie w eksperymencie, i połączymy je razem, no to wtedy in vitro, czyli w szkle, czy in vivo, jeżeli badamy jakieś oddziaływania z organizmami żywymi, mamy związek chemiczny. Ba, my często w chemii mamy jeszcze gorszą sytuację. Mamy mieszaninę związków chemicznych, czyli różnych cząsteczek ze sobą. I musimy sobie z tym jakoś dawać radę. Oczywiście to wszystko rzutuje na rosnące problemy w projektowaniu takich układów. Czyli de facto projektujemy molekułę, a tak naprawdę badamy efekty związku chemicznego, bo nie jesteśmy w stanie badać z reguły efektów pojedynczych cząsteczek. Aczkolwiek dzisiaj chemia i fizyka oferuje takie metody. Oferuje takie metody, które pozwalają nam badać zachowanie się pojedynczej całkiem cząsteczki. I znowu, co to jest substancja chemiczna? Też jest definicja, proszę spojrzeć. Materia o stałym składzie najlepiej charakteryzowanym przez jednostkowe molekuły ugrupowania, atomy, z których jest zbudowana. Substancji chemicznej przypisać można określone właściwości, takie jak gęstość, temperatura topnienia itd., itd. Ostatnio bardzo modna odmiana chemiczna. Proszę Państwa, jesteśmy na trzecim roku chemii. Czy gdzieś coś więcej była mowa o odmianach chemicznych? Raczej nie. Specjacja. Proszę spojrzeć, że zbiór identycznych indywiduów molekularnych może przyjmować różne wartości z tego samego zbioru. Czyli na przykład, jeżeli mamy do czynienia z konformerami, które w ramach eksperymentu uwidaczniają się, albo możemy je zobaczyć na przykład na widmach magnetycznego rezonansu jądrowego, to są właśnie odmiany chemiczne. W chemii analitycznej mówimy o różnych izotopach. To są wszystko tak zwane efekty specjacji. Jak gdyby od nowa tą chemię opisujemy. Czemu teraz? No bo dawniej nie było takich możliwości, żeby takie efekty badać. Dzisiaj coraz więcej umiemy robić. Coraz jesteśmy sprawniejsi w tym, że
w manipulacjach molekularnych, można powiedzieć, w tej inżynierii molekularnej. I to wszystko musimy brać pod uwagę w momencie, kiedy projektujemy te leki. Czyli to pokazuje, jak nieprawdopodobnie skomplikowanym problemem jest właśnie projektowanie takich molekuł, czy projektowanie leku. I żeby pokazać, jak złożone mogą być właściwości, nawet chemiczne, nie mówiąc o efektach na przykład farmakologicznych leków, to weźmy taką konfigurację. Konfiguracja RS. To jest teraz, zrobimy sobie szybciutkie głosowanie w nawiązaniu do chemii organicznej. Konfiguracja absolutna, względna, czyli ten system RS opisuje nam konfigurację względną czy absolutną. Uruchamiamy głosowanie i przypatrzmy się na górze. Aldehyd D plus glicerynowy, aldehyd L minus glicerynowy, D minus alanina, L plus alanina, RS. No za chwileczkę zobaczymy wynik tego głosowania. A już następne projektujemy głosowanie, mianowicie widzimy, że oczywiście to jest konfiguracja jaka? Absolutna. Wszyscy to powinni wiedzieć, egzamin z chemii organicznej za pasem. Czyli to jest oczywiście konfiguracja absolutna. Konfiguracja L czy D to jest konfiguracja względna, która łączy nam daną cząsteczkę z aldehydem D plus glicerynowym. Znowu szczegółów nie dyskutujemy, dokładnie omawialiśmy sobie to na kursie chemii organicznej. I proszę Państwa, pytanie takie wstępne. Czy ta konfiguracja to jest właściwość cząsteczki, czy to jest po prostu cecha jej? Czy właściwość, czy cecha? Właściwość będziemy mierzyli, czyli po angielsku P, property, będziemy mierzyli w eksperymencie, a cechę będziemy mogli znaleźć poprzez analizę samej cząsteczki na papierze, czyli cecha, inaczej będziemy mówili tutaj deskryptor molekularny. Za chwileczkę rozwiniemy to pojęcie. Czy to jest właściwość, czy to jest cecha? No, można zamienić dwa słowa, nawet trzeba. Są już wyniki, tak? Oczywiście, proszę Państwa, to jest cecha, czyli odpowiedź B, nie właściwość, bo nie mierzymy jej w eksperymencie. My po prostu możemy odgadnąć, patrząc na cząsteczkę, oszacować, obliczyć. To też jest pewien eksperyment myślowy, można by powiedzieć, ale nie taki, który wymaga oddziaływania z otoczeniem. Tylko po wyglądzie cząsteczki jesteśmy w stanie odszukać, jak wygląda ta cząsteczka. Czyli mamy oznaczaną konfigurację. Ta konfiguracja będzie determinowała skręcalność, czyli co tutaj jest właściwością, plus minus, prawda, plus minus. One określają co? Skręcalność płaszczyzny światła spolaryzowanego w takim eksperymencie. Czyli to ta skręcalność, ten plus czy minus na poprzednim slajdzie, determinuje nam właściwość określoną w eksperymencie. Tutaj w skrócie taki przyrząd, też szczegółów nie omawiamy, bo omawialiśmy to na chemii organicznej. I proszę Państwa, jeżeli teraz się przyjrzymy tej właściwości, tej skręcalności płaszczyzny światła spolaryzowanego, to okazuje się, że nie ma żadnej jakiegoś związku pomiędzy konfiguracją a skręcalnością, pomiędzy nawet kierunkiem skręcalności. Ba, w różnych warunkach jeden enantiomer może skręcać płaszczyznę polaryzacji w różnych kierunkach, czyli może być plus albo minus, prawda? W zależności od warunków, w jakich przeprowadzimy ten eksperyment. Czyli widzimy, jak bardzo skomplikowane są właściwości chemiczne już substancji. Czy dalej, molekuła, substancja, właściwości. Jak ten problem się komplikuje, a gdzie tu jeszcze do leku, czyli do oddziaływania z układem biologicznym, prawda? O tym też dokładnie mówiliśmy. Ja właśnie chcę tutaj zwrócić takie uwagę na te
powiązania z chemią organiczną. Czyli ktoś, kto zajmuje się projektowaniem leków, to proszę Państwa, on musi być ekspertem chemii organicznej oczywiście, bo inaczej nic nie zaprojektuje. I tutaj pojawia się znowu największy paradoks chemii, czyli my w chemii organicznej konstruujemy cząsteczki, a dzisiaj cząsteczkami nikt się nie interesuje tak naprawdę. Interesujemy się czym? Właściwościami tych cząsteczek, czyli mamy ponad 60 milionów cząsteczek. Czy kogoś zainteresuje 60 milionów plus pierwsza cząsteczka? Nikogo. Ale jeżeli ta cząsteczka będzie lekiem przeciwnowotworowym, a to już ona wszystkich zainteresuje. Czyli tutaj widzimy taką myśl Hammonda. Najbardziej pierwotnym, podstawowym celem syntezy nie jest wytwarzanie nowych związków, czy w nawiasie co? Molekuł, prawda, jeszcze wcześniej. Bo wytwarzamy związki, czy potrafimy wytwarzać molekuły? My często utożsamiamy ten problem, a tak naprawdę to są jak gdyby dwie różne sprawy. Dopiero ostatnio umiemy badać pojedyncze molekuły w eksperymentach fizycznych. Lecz wytwarzanie właściwości, a ta relacja pomiędzy właściwościami a strukturą cząsteczek, ona jest bardzo, bardzo złożona. I jak przed chwileczką pokazaliśmy sobie na chiralności, na czynności optycznej, no nie jest prosta, a co dopiero mówić o lekach. I proszę Państwa, przyjrzyjmy się wobec tego takiemu klasycznemu przykładowi. Jeżeli chcielibyśmy skorelować logarytmka, czyli właściwość kinetyczną od stałej pKa kwasów karboksylowych. Czyli mamy kwas karboksylowy, jeżeli weźmiemy pKa dla takiego kwasu karboksylowego, to jeżeli tutaj napiszemy sobie znowu reakcję, tak, plus cząsteczka wody, dla przypomnienia, jak to wygląda ze strzałkami, tak, i mamy reakcję, czy po prostu hydrolizę plus, oczywiście plus minus, dysocjacja kwasu karboksylowego i na górze hydroliza estru kwasu karboksylowego, czyli podobna reakcja, może napiszmy ją sobie tutaj, OR1 plus OH minus, tak, i następuje hydroliza RCOO minus plus R'OH. I chcemy znaleźć relację pomiędzy właśnie tymi dwoma parametrami. I generalnie, jeżeli się przyjrzymy, tutaj jest taki wykres, to takiej relacji po prostu brak. Czyli bardzo trudno je znaleźć. To pokazuje, że wcale nie jest łatwo znaleźć relację pomiędzy właściwościami. To jest jak gdyby property od property, prawda? Właściwość od właściwości. Ale generalnie rzecz biorąc, to istnieją pewne szczególne przypadki, które ułatwiają nam taką analizę. I takim przypadkiem na przykład są związki aromatyczne, o których również mówiliśmy tutaj niedawno w ramach chemii organicznej, czyli efektach elektronowych i sterycznych. Efekty elektronowe i steryczne. Jeżeli, proszę Państwa, weźmiemy na przykład anilinę i w takiej podstawowej reakcji z elektrofilem E+, zastanowimy się, jak będzie ta reakcja przebiegała, to utworzy się tutaj kompleks sigma, elektrofil, wodór. Tak. I teraz pytanie do zagłosowania znowu. Gdzie tutaj powinienem dopisać? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4. Gdzie powinienem znak plus umieścić? Proszę bardzo, uruchamiamy głosowanie i rozpisujemy struktury mezomeryczne. Ja tutaj dalej się przeniosę na tą tablicę, bo zabrakło mi tam miejsca, prawda? Rysuję dalej, za chwileczkę uzupełnię tą strukturę tak jak trzeba. Elektrofil, wodór. Jak tam z głosowaniem? Kończymy powoli. Jest oczywiście w położeniu 1, tak? Wszyscy w położeniu 2, przepraszam. Tutaj ma się znaleźć ten znaczek plus. Czyli jeżeli tutaj teraz dorysuję, to mam tutaj ten znaczek plus. I dalej, następną strukturę mezomeryczną. Znaczek plus. I proszę Państwa, jeszcze jedna struktura tutaj, która polega na wykorzystaniu właśnie tej pary elektronowej. E-wodór i znaczek plus. I teraz generalnie szybkość tej reakcji będzie zależała od tego stanu przejściowego, czyli od trwałości stanu przejściowego. Oczywiście tutaj jeszcze zapomniałem tej grupy NH2. Im więcej struktur mezomerycznych, tutaj są 4, tym ten stan przejściowy bardziej trwały i możemy, korzystając z tych efektów elektronowych, efektu mezomerycznego, efektu indukcyjnego, charakteryzować sobie szybkość tej reakcji i dość dobrze to opisać. Czyli generalnie rzecz biorąc, jakie podstawniki będą zwiększały szybkość tej reakcji, czy to będą elektroakceptorowe, czy elektrodonorowe podstawniki. Pytanie A. Elektrodonorowe, elektroakceptorowe, które będą przyspieszały tą reakcję. Czy jeżeli tutaj więcej elektronów skierujemy do tego rdzenia, do tego centrum reakcji, to reakcja przebiegać będzie łatwiej, czy na odwrót. Uruchamiamy głosowanie. Leci, tak? Dobra. Czyli tutaj mamy jeden podstawnik. Grupa aminowa. Jeżeli byśmy umieścili taki podstawnik, który nie ma tej pary elektronowej, nie moglibyśmy narysować tej struktury, przepraszam, tej struktury mezomerycznej, prawda? Czyli mielibyśmy tylko 3 struktury. Te struktury mezomeryczne, one występują w takim modelu. Znowu głosy są podzielone, ale oczywiście elektrodonorowe będą przyspieszać tą reakcję, no bo ten E+ szuka po prostu elektronów. Im więcej elektronów będzie w centrum reakcji, tym reakcja przebiegać będzie szybciej. I my możemy dosyć dobrze opisać właśnie szybkość takiej reakcji. I proszę Państwa, stosunkowo szybko zdano sobie z tego sprawę i właśnie to jest ta reakcja tutaj troszeczkę na tablicy niepoprawnie napisana, bo skądś tam ktoś powinna być plus woda, prawda, H3O+, ale tak też można powiedzieć. Mianowicie równanie Hammetta. Hammett to był taki chemik, który gdzieś w latach 30. pomyślał, że można by spróbować skorelować właśnie tą szybkość, to co było na poprzednim, szybkość logarn K z hydrolizy, szybkości hydrolizy estrów, ale takich o strukturach aromatycznych, podstawionych tą grupą, czyli znowu zmarzę tutaj to, żeby można było narysować jeszcze strukturę taką tego estru i kwasów, czyli nie w takim ogólnym przypadku, że struktura była dowolna, tylko mianowicie kwas karboksylowy, czyli R było równe H albo R było równe alkil, i tutaj jakiś podstawnik X ograniczył populację tych wszystkich badanych estrów i kwasów karboksylowych i stwierdził, że wówczas istnieje bardzo dobra korelacja liniowa pomiędzy tym log K a PKA, a stałą właśnie dysocjacji.
To równanie nie jest do końca uzasadnione teoretycznie. To, takie podejście się nazywa liniowe zależności wolnej energii, LFER po angielsku. I ono może być sformułowane w taki sposób, że logarytm k do k0 to się równa sigma razy rho. Czyli generalnie rzecz biorąc, tutaj każde obserwable, każdy ten punkt, który jest na prostej, odpowiada jednemu związkowi o danym podstawniku x. I jeżeli przyjmiemy, że k to jest stała dla danego związku o podstawniku x, k0 stała dla takiego związku, który podstawiony jest wodorem, to taki stosunek jest równy sigma, czyli stałej hameta, pomnożone przez jakąś określoną stałą charakteryzującą określoną reakcję chemiczną. Czyli de facto, jeżeli wiemy, jaka to jest reakcja i te stałe zbierzemy w postaci tabel, to jesteśmy w stanie dla takiej przemiany, która spełnia równanie Hameta, obliczyć sobie te stałe K. To jest jak gdyby reaktywność chemiczna, czyli opisuje nam reaktywność chemiczną. I widzimy, że proszę Państwa, nawet w przypadku stosunkowo prostych właściwości wydawało się, czyli kinetycznych i stałych termodynamicznych, stałych pKa, stałych dysocjacji, no w ogólnym przypadku nie udaje się to zrobić. Jeżeli ograniczamy tą populację tych związków do mniejszego jakiegoś zakresu, tylko do związków aromatycznych, to wówczas występuje dobra korelacja. I tak tutaj na przykład są właśnie zebrane dla podstawników położenia para, dla podstawników położenia meta, stałe hameta. Co się okazuje, że stałe hameta, one niestety nie sprawdzają się przy modelowaniu efektów biologicznych. Czyli one bardzo dobrze sprawdzają się właśnie przy modelowaniu reakcji chemicznych. Później na początku fascynowano się, jak dobrze to prawo Hameta, jak dobrze to równanie Hameta, tak to się nazywa, równaniem Hameta, bo to jest pewien model, sprawdza się, a później okazało się, że jeszcze ciekawsze są te przypadki w chemii, gdzie występują odstępstwa od prawa Hameta, bo generalnie to prawo Hameta po prostu opisuje efekty elektronowe właśnie. Kiedy te efekty elektronowe obowiązują, kiedy można je wykorzystać do tłumaczenia pewnych mechanizmów, to wtedy to się dobrze sprawdza. Natomiast w takim przypadku, kiedy są odstępstwa, nie da się w ten sposób taki jakościowy wytłumaczyć, jak przed chwileczką pokazałem, na przykład dla tej aromatycznej substytucji elektrofilowej, no to wówczas prawo Hameta też nie działa. Czyli widzimy, że wodór, proszę spojrzeć, ma zero. I teraz pytanie, dlaczego dla wodoru jest zero, a logarytm 1 równa się 0. 1 minus 1 równa się 0. Proszę spojrzeć. Zagłosujemy dlaczego. A czy B? Która odpowiedź będzie prawidłowa? Przypominam, jak wyglądało to prawo Hameta. Tutaj, przepraszam, równanie Hameta. Ja wiem, że nie mamy kalkulatora ze sobą, ale możemy wykorzystać do tego głowę. Dla chemii logarytmy są bardzo ważne. Czemu? pH się definiuje w skali logarytmicznej. pKa się definiuje w skali logarytmicznej. Wobec tego bardzo ważne, żebyśmy znali logarytmy. Ja sobie przypominam, kiedyś jeszcze bardzo dawno temu byłem na egzaminie z chemii analitycznej. Pytałem studenta, żeby powiedział nam, jakie będzie pH roztworu jakiegoś kwasu przy stężeniu ileś. No, student nie wie w ogóle, wobec tego profesor z chemii analitycznej, to już była lata temu, pytał wobec tego, niech pan powie, jaki jest logarytm z 1. Odpowiedź studenta, nie zabrałem kalkulatora. Czyli widać, że właśnie no, te logarytmy to cały czas nas tutaj męczą. Oczywiście ta pierwsza odpowiedź jest prawdziwa. Patrzcie, że to logarytm k przez k0 to oznacza to samo co logarytm k minus logarytm k0, prawda? I wówczas minus, w ten sposób to jest zrobione. I proszę Państwa, następna rzecz. Dlaczego to się nie sprawdza, to równanie Hameta przy modelowaniu efektów takich biologicznych
I tutaj musimy sobie wykorzystać wiedzę współczesną, czyli zaczniemy jak gdyby trochę od końca, od genetyki, od informacji, które pokażą nam, co wpływa na efekt biologiczny w komórce. I tutaj mamy generalnie rzecz biorąc taki skrócony obraz tego, czyli w komórce jest informacja genetyczna, proszę spojrzeć, genom, prawda, zapisany przy pomocy takich literek. Ten genom ulega ekspresji, mówimy, czyli on się przekłada na proteom, na struktury molekularne białek i to decyduje o funkcji biochemicznej i o obrazie, mówimy, jak mówią biolodzy, fenotypowych. Czyli każdy ma w sobie jakiś obraz genetyczny, a my jesteśmy fenotypem tego, czyli obrazem, jaki ten genetyczny zapis stworzył w rzeczywistości. Jak to będzie wyglądało, jeżeli jeszcze bliżej się temu przyjrzymy okiem chemika, bo można powiedzieć, że biologia molekularna to jest jak gdyby chemia, tylko nieco na wyższym poziomie skomplikowana. Chemia układów żywych, in vivo, to będzie właśnie ta biologia molekularna. Czyli jeżeli weźmiemy, proszę Państwa, każdą komórkę, to tu znajduje się pewien materiał genetyczny, który ulega przetworzeniu na cały szereg białek. O, tutaj narysujemy jakieś obrazy białek, tak? P1, P2, PI, prawda? Aż do ostatniej gdzieś tam tego białka, które się tworzy. Czyli tutaj mamy pewien kwas nukleinowy, prawda? Napiszmy sobie w uproszczeniu DNA, chociaż wiemy, że to jest bardziej złożony obraz tego, tej ekspresji genów. Czyli tu mamy genom, to nazywamy proteomem, proteom. I proszę Państwa, każde takie białko w naszym organizmie pod wpływem często takich cząsteczek, które nazywamy bioefektorami, produkuje pewne sygnały, prawda? Produkuje pewne sygnały, na przykład, lub też może oczywiście nie produkować, bo coś może się zepsuć w tej naszej cząsteczce. Tej naszej komórce. Nie zawsze wszystko działa tak, jak powinno. To jest wyposażenie każdej pojedynczej komórki człowieka. Czyli to jest zamknięte w komórce. Teraz każda cząsteczka, która musi tam trafić, ta komórka, wszystko syntezuje sama z siebie, prawda, ten materiał. Czyli to jest genialna fabryka chemiczna, której do dzisiaj nie potrafimy imitować w chemii, żeby tak dobrze coś działało, jak te komórki, które produkują wszystko z taką wydajnością potężną, ze stereoselektywnością, stereospecyficznością, prawda, o czym też mówiliśmy w chemii organicznej. Teraz, jeżeli mamy jakąś cząsteczkę, tutaj przypuśćmy molekułę o jakąś chemiczną na zewnątrz tego, to generalnie my będziemy się starali w chemii leków ocyganić, czy oszukać to białko po prostu. Chcemy, żeby ta cząsteczka zastąpiła ten jakiś bioefektor i tu nam się wbudowała dokładnie w to miejsce, czyli mówimy w miejsce wiążące. Pytanie pierwsze, czyli pierwsze pytanie pojawia się tutaj. Błona komórkowa. Błona komórkowa to są warstwy fosfolipidowe, które ta cząsteczka musi pokonać. Drugi problem to jest taki, że ona musi się, jeżeli tutaj byśmy narysowali tak w dzisiejszym taką lupę tutaj, prawda, i powiększyli, to co? Ta cząsteczka musi gdzieś pasować nam dokładnie w to miejsce, prawda, w tym białku. Musi się tam dopasować, musi oszukać to białko, czyli tam normalnie inna cząsteczka pasuje, którą syntezuje nasza komórka, albo w jakiś sposób ona się tam znajduje, z innych obszarów dochodzi, taka, która w organizmie się znajduje i to ten sygnał jest przez białko produkowany, a my chcemy zastąpić tą zdefektowaną albo w innym celu, na przykład zmienić działanie tego białka. Dzisiaj w wielu celach zmieniamy działanie białka, nie tylko w takich, że kogoś się leczy, prawda, tylko wiemy, że na przykład prokreacja jest sterowana, prawda? Czyli możemy
zapanować nad prokreacją, zmienić takie cykle, które normalnie przyroda zaprojektowała. Człowiek manipuluje wszystkim, co może, prawda? Drugi problem, który się pojawia, to jest to, że ta cząsteczka nawet w ramach jednego białka może trafić do różnych miejsc, prawda? Ale może też pasować do całkiem innego białka. My generalnie chcielibyśmy tu zachować jak największą selektywność czy specyficzność, mówiąc językiem chemii organicznej. Czyli zastanówmy się teraz, przestaje nas trochę dziwić, że to równanie Hammetta się nie sprawdza. Ono jest zbyt proste. I teraz zastanówmy się, co tutaj jest decydujące. Okazuje się, że na zewnątrz tej komórki generalnie mam środowisko wodne. Człowiek to jest w większości woda. Każdy organizm, który tutaj na Ziemi jak trwa. Błona komórkowa to jest struktura fosfolipidowa, czyli można powiedzieć tłuszcz. Czyli całkowicie odwrotna sytuacja. I w środku mamy również środowisko wodne. Czyli generalnie rzecz biorąc, jeżeli przyjrzymy się, to jeżeli weźmiemy do scharakteryzowania cząsteczki chemicznej tak prostą właściwość jak polarność cząsteczki, to jeżeli będziemy mieli cząsteczki polarne, to rozpuszczą się w tej części, nie przejdą nam absolutnie przez błonę komórkową. Dlaczego? Bo w tłuszczach nie rozpuszczają się substancje polarne. Jeżeli smażymy coś, to sól nam się nie rozpuści w tym tłuszczu, prawda? Natomiast jeżeli gotujemy kalafior, posolimy, elegancko się rozpuszcza w wodzie. Natomiast jeżeli weźmiemy substancję niepolarną, to okazuje się, że co? Że ona utkwi nam w tej błonie komórkowej. Czyli generalnie rzecz biorąc mamy taką sytuację, że jeżeli chcielibyśmy zaprojektować taki układ, który będzie rozpuszczalny tutaj, przejdzie bardziej lub mniej przez tą błonę komórkową i jeszcze z niej wyjdzie, a nie zostanie, bo jeżeli coś będzie bardzo duże powinowactwo miało do tłuszczu, to po prostu w tej błonie być może utkwi i dalej w ogóle nie wyjdzie. Wobec tego mielibyśmy taką sytuację, gdzie ta właściwość na przykład rozpuszczalności powinna mieć jakąś tam wartość optymalną, prawda? Czyli jeżeli tutaj weźmiemy taką prostą cechę jak rozpuszczalność w wodzie, to gdzieś po środku tejże skali rozpuszczalności najwięcej substancji, czyli tu na przykład napiszmy penetracja do wewnątrz komórki. Ta penetracja będzie maksymalna gdzieś po środku skali, prawda? Jeżeli będzie zbyt rozpuszczalne w wodzie, to się nie dostanie do środka. Za mało rozpuszczalne w wodzie zostanie tutaj w tejże błonie komórkowej. Czyli również nie dostanie nam się do środka tej komórki. Popatrzmy wobec tego genom. Jeszcze takie znowu pytanie, żeby trochę odskoczyć. W którym roku, proszę Państwa, opisano genom człowieka, czyli genomika. Dużo o tym mówimy. W którym roku został opisany? 1960, 1970, 1990, 2000 i więcej. Ponad 2000 i więcej. Taka odpowiedź. Uruchamiamy głosowanie. Genom człowieka. W którym roku został opisany? Opisany został każdy szczegółowy, jedna taka literka z dokładnością do 99,99 tak dalej. Olbrzymią dokładnością poznaliśmy genom człowieka. Czy genom się różni w przypadku określonych osobników, czy nie? Jak to jest? On się różni, czyli są pewne wersje, można by powiedzieć. Tak, izomery to są pewne wersje ograniczone, różne wersje. O, patrzcie, jakie są różnice. Oczywiście genom, odpowiedź D, prawidłowa. 2003 rok, 14 kwietnia, opisano genom człowieka. Jedno z największych odkryć współczesnej biologii. Jedno z największych odkryć, jakie w ogóle zostało dokonane. I tu, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Science, Nature, w obu czasopismach opublikowano tenże genom. Craig Venter, to jest słynny
naukowiec i celebryta, można powiedzieć takim językiem, który wala się po świecie w jachtach i tak dalej, ale to on wymyślił, w jaki sposób przyspieszyć. Czyli były dwa programy, program amerykański rządowy, on rzucił temu wyzwanie, wymyślił taką metodę, można powiedzieć, bałaganiarską, pociąć te DNA na kawałeczki i zbadać, jak te kawałeczki są zbudowane w postaci takich fragmentów. To przyniosło sukces i właśnie w 2003 roku ta firma Celera Genomics opublikowała razem z tym programem rządowym, który też już doszedł do jakichś wyników, w obu czasopismach strukturę genomu. Żeby było jeszcze śmieszniej, to on zbadał swój materiał genetyczny, opisał swój materiał genetyczny jako jeden z tych eksperymentów, który został przeprowadzony. Czyli to jest jedno z największych odkryć. Można powiedzieć o olbrzymim wpływie na projektowanie leków, bo widzimy, co tutaj się dzieje. Czyli dzisiaj się sądzi, jak opisano ten genom, no on nie przyniósł takiego przełomu, jak sądziliśmy, że przyniesie. Czyli okazało się, że no nie tu tkwi zagadka i od razu powstał problem, że wobec tego opiszmy proteom. A ile jest, powiedzmy sobie, jak długi, ile genów jest mniej więcej w genomie człowieka? Znowu sobie zróbmy głosowanie. Około 30 tysięcy, 40 tysięcy, 90 tysięcy, 200 tysięcy genów. Proszę bardzo, uruchamiamy głosowanie. Czyli to znamy. Czy to nam pomogło projektować leki? Okazuje się, że nie za bardzo, proszę Państwa, że coraz lepiej to rozumiemy, ale jeszcze wciąż nie tak dobrze, jakbyśmy chcieli rozumieć. I mamy zaraz wynik. Ciekawe, na co Państwo postawili, ale oczywiście odpowiedź A. Jest wiele organizmów na Ziemi, które ma znacznie więcej genów. Ilość jest liczba zbliżona, proszę Państwa, do drożdży. Czyli to nie tu tkwi to olbrzymie po prostu skomplikowanie tego organizmu. Sądzi się dzisiaj, że to proteom da nam odpowiedź. Czyli jak będziemy znali dokładnie te wszystkie białka. Sądzi się, że tych białek może być 200 ponad tysięcy, czyli olbrzymia liczba białek. Każde białko inne i że tu gdzieś tkwi odpowiedź. Czy to poznamy? Człowiek jest bardzo ciekawski i na pewno wymyśli, jak to poznać. Ale ciągle tutaj trwają badania. Są duże, bardzo skomplikowane problemy związane właśnie z tym, że... Czyli ten schemat to tutaj przedstawiłem. Schemat jak wygląda właśnie. Czyli jeżeli lek chce wejść, to musi pokonać przede wszystkim tą błonę komórkową. Czyli mamy sytuację, proszę Państwa, tego typu, kiedy jeżeli tak jak w reakcji substytucji nukleofilowej SN2, przypominam, z chemii organicznej, mamy etap szybki i wolny. Jeżeli to ten efekt przejścia przez błonę komórkową będzie nam decydował o szybkości tego procesu, czy w ogóle o wykonalności, że substancja wejdzie albo nie, to ten będzie taki wąski lejek na górze. Natomiast to oddziaływanie z tym białkiem to dopiero w ogóle później możemy brać pod uwagę. Możemy dwie różne czy trzy substancje takie, które de facto powinny oddziaływać z białkiem, a one nie mogą wejść do komórki. Wobec tego nie mogą być żadnymi lekami. I wobec tego, w jaki sposób zbadać tą penetrację do komórek? W jaki sposób to można określić? I tutaj, proszę Państwa, powstał taki model Hansza. On jest określony jako QSAR, Quantitative Structure Activity Relationship. Quantitative Structure Activity Relationship, czyli ilościowa zależność pomiędzy aktywnością a strukturą związków. Mianowicie to, że to właśnie rozpuszczalność decyduje w pewnym sensie o aktywności biologicznej, to już wiedziano na końcu XIX wieku, bo znowu człowiek jest bardzo ciekawski i badał na przykład aktywność narkotyczną eterów i stwierdził, że to właśnie można uzależnić de facto od takich parametrów związanych z rozpuszczalnością związków. I tenże Hansz wymyślił taką metodę, gdzie każdy związek można poddać badaniu poprzez
testowanie współczynnika podziału. My znamy takie z chemii fizycznej prawo, współczynnik podziału Nernsta, prawda? Czyli jeżeli n-oktanol zbudujemy, czy wykorzystamy do zbudowania takiego dwufazowego układu n-oktanol-woda, wprowadzimy jakiś związek chemiczny, to po ustaleniu stanu równowagi część rozpuści się w n-oktanolu, część w wodzie. I wówczas ten współczynnik podziału można wykorzystać do obliczania tak zwanego logarytmu P, albo inaczej czasem się to określa pi, czyli tego współczynnika podziału, gdzie znowu przy bardzo podobnym konstrukcji równania do równania Hammetta, to p to jest po prostu dla konkretnego leku, ile się stosunek rozpuszczalności w oktanolu do rozpuszczalności w wodzie. I znowu taki układ, gdzie jako odnośnik weźmie się wodór, czyli taki związek, który jest podstawiony wodorem, na przykład związek aromatyczny, znowu dla uproszczenia, bo takie na początku badano, to otrzymujemy taką skalę właśnie tego logarytmu P. Jeżeli tutaj jako ten współczynnik weźmiemy log P właśnie o nierozpuszczalność, bo rozpuszczalność to jest zbyt duże uproszczenie, tylko ten logarytm P, a tutaj efekt biologiczny, bo tą penetrację niekoniecznie umiemy mierzyć, efekt biologiczny, czyli inaczej aktywność po prostu, albo jakiś logarytm aktywności, bo tak często robimy, albo jeszcze częściej logarytm 1 nad C ze względu matematycznych, które też tutaj nie będziemy wchodzić, bo chemicy matematyki specjalnie nie lubią, więc niekoniecznie musimy to dokładnie dyskutować, to wówczas okazuje się, że właśnie otrzymujemy taką zależność, czyli generalnie ta zależność ma taki charakter paraboliczny, mówimy. Istnieje pewne optimum, pewne maksimum, gdzie ta aktywność jest najwyższa, a ten logarytm P dla bardzo dużych wartości logarytmów P spada, dla bardzo małych też spada. Proszę Państwa, żebyśmy umieli projektować coś, to my musimy znać nie tylko te wartości, które jesteśmy w stanie zmierzyć w eksperymencie, ale chcemy coś zaprojektować nowego. Wobec tego musimy umieć liczyć taki parametr. I tutaj jest metoda obliczenia. Mianowicie okazało się, ponieważ te logarytmy P było stosunkowo łatwo mierzyć, a aktywności biologiczne, leki są bardzo ważne, no to zmierzono dla bardzo wielu związków, tak jak temperatury topnienia, dla bardzo wielu związków zmierzono te logarytmy P. I wówczas się okazało, że generalnie możemy obliczać je, bo one są addytywne względem takich fragmentów molekularnych, dzisiaj powiedzieliśmy, na przykład grupy CH2 metylenowej albo liczby halogenów połączonych z atomami alifatycznymi albo aromatycznymi. Tutaj na przykład jest zmierzony log P, czyli to, co było pokazane na poprzednim slajdzie, dla takiej cząsteczki, co to jest? To jest cząsteczka DDT, jeszcze raz przypominam. I obliczony metodą na przykład, że tutaj mamy co dwie takie grupy C6H4, jeden chlor i tak dalej. Po podsumowaniu są takie specjalne tabele dawniej, a dzisiaj to komputer liczy, można wejść na dowolną. Jest dużo takich stron internetowych, które oferują takie obliczenia i możemy w stosunkowo łatwy sposób policzyć właśnie taki logarytm P dla tej cząsteczki. Jeżeli możemy policzyć, to możemy, proszę Państwa, zrobić taką operację, że mamy szereg związków, modelujemy dla nich ten układ, a następnie co? Syntezujemy nową molekułę leków i badamy, w którym miejscu znajduje ta nasza cząsteczka. Chcemy znaleźć takie oczywiście, co będą miały optymalną tą wartość, czyli umiemy projektować leki tąże właśnie metodą Hansza. Hansz to są gdzieś lata 50. ubiegłego wieku. Hammett lata 30. ubiegłego wieku. I tutaj podobnie jak w przypadku stałej Hammetta, jeżeli mamy układy aromatyczne, szczególnie takie początkowe, to marzymy dla każdego podstawnika
znaleźć właśnie też tą stałą Hansza. Proszę Państwa, mimo tego, że to jest taki stara metodyka, to metoda Hansza jest jedną z najlepiej działających metod takich ilościowych badania relacji tych QSAR, przypominam, Quantitative Structure Activity Relationship. Aktywność. Proszę Państwa, aktywność, jeżeli weźmiemy takie układy, to w takich układach najczęściej, w takich równaniach aktywność występuje w postaci C stężenia koniecznego do uzyskania określonego efektu, często jako logarytm 1 nad C jeszcze. Dalej, proszę Państwa, takie dawki, które się często jako aktywność wykorzystuje, czyli IC50, inhibitory concentration 50%, czyli to jest dokładnie to, co mówiłem, że żeby mówić o leku, to musi występować taka charakterystyczna krzywa, że w pewnym momencie podajemy lek, nic się nie dzieje, dojedziemy jakiegoś stężenia, nagle obserwujemy efekt. On jest specyficzny i przy bardzo wąskim zakresie tych stężeń powinien występować. Tu gdzieś mamy te 50%, kiedy występuje ten efekt dla 50% populacji. Inhibitory concentration, czyli stężenie, po polsku się tłumaczy zawsze, proszę Państwa, hamowania. Dzisiaj coraz częściej się mówi o inhibowaniu po polsku, ale dawniej bardzo się zwracało na to uwagę, żeby mówić, że to jest hamowanie. Hamowanie pewnego enzymu na przykład. Hamowanie. To jest inhibitor, z angielskiego się mówi, ale powinniśmy mówić, że inhibitor hamuje po prostu. No, LD50, lethal dose, czyli co? Dawka śmiertelna. To już na początku pokazywaliśmy sobie przy kofeinie i przy DDT. ED50 to jest pewien efekt, niekoniecznie ten inhibitory, czyli pewien efektywna dawka, nieco bardziej złożony parametr, ale generalnie tego typu spotykamy aktywności właśnie przy tych relacjach Hansza. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, dzisiaj wykorzystujemy znacznie więcej parametrów przy projektowaniu leków. Teraz zastanówmy się, to co powiedziałem, że próbujemy tą chemię czy farmację bardzo porządkować, że my możemy całą chemię wyobrazić sobie jaką taką przestrzeń chemiczną, czyli przestrzeń chemiczną molekuł, gdzie każdy M, M1, N2, MI będzie oznaczał molekułę, będzie mógł być przedstawiony w postaci na przykład wektora takiego, gdzie S to będą deskryptory, czyli S te parametry, które mamy obliczyć ze struktury cząsteczek, na przykład liczbę atomów wodoru, liczbę atomów węgla, liczbę wiązań podwójnych i tak dalej, logarytm P, ale obliczony. Czyli log P obliczony. Cały system jest taki, całe masę systemów, które pozwalają nam obliczać te logarytmy P. Teraz taką przestrzeń możemy w zasadzie podzielić na dwie podprzestrzenie, czyli FCS to jest taka Factual Chemical Space, czyli taka przestrzeń, która jest opisana w literaturze, w bazach danych. Te związki dobrze znamy. I VCS, Virtual Chemical Space, ta część, której nie znamy. I proszę Państwa, generalnie to projektowanie leków sprowadzałoby się do tego, żeby wychodząc z takich cząsteczek, które znamy, tej części faktualnej, znaleźć taką cząsteczkę w tej części nieznanej, która byłaby dobrym lekiem.
My szukamy, ciągle eksplorujemy nowe obszary z różnych względów. Nie tylko ze względu na ciekawość, ale także ze względów ekonomicznych, patentowych. O tym sobie powiemy na tym drugim wykładzie, gdzie będę mówił bardziej o uwarunkowaniach właśnie ekonomicznych, które być może są nawet najciekawsze w projektowaniu leków. To staramy się szukać w nowych obszarach, nowych leków. My możemy wykonywać generalnie operacja in vitro, czyli to jest to, co robimy w eksperymencie biologicznym, chemicznym, in silico w przestrzeni komputera, czyli wiele operacji przeprowadzamy dzisiaj obliczeniowych. Jest to i taniej, i bardziej efektywnie, pozwala nam na bardziej oszczędne, bardziej racjonalne podejście w projektowaniu leków. Czyli generalnie tutaj to, co napisałem, że od FCS wychodzimy do VS, czyli od tej znanej domeny musimy mieć te związki syntezowane, czy generalnie mieć je dostępne, taki szereg związków, na przykład do równania Hammetta albo równania Hantzscha. Zakładamy, że je skądś mamy, czy one są opisane w literaturze. I staramy się dopasować coś nowego, znaleźć coś całkiem nowego, co by potrafiło spenetrować tą błonę komórkową i potrafiłoby oddziaływać z tym naszym białkiem, czyli stałoby się tymże lekiem. Proszę Państwa, deskryptor znowu to jest coś, co można policzyć ze struktury cząsteczki, czyli to nie jest właściwość, którą mierzymy w eksperymencie, tylko to jest pewna pochodna, jak gdyby, struktury cząsteczki otrzymana w pewnej operacji logicznej czy matematycznej. Natomiast mamy jeszcze inny typ deskryptorów, które są jak gdyby korelatami właściwości, czyli jeżeli mamy dla szeregu cząsteczek właściwości zmierzone, to możemy spróbować dla innych cząsteczek aproksymować, czyli w jaki sposób przewidzieć te właściwości. Dzisiaj w dzisiejszym projektowaniu leków wykorzystujemy olbrzymią liczbę najróżniejszych deskryptorów obu typów. I szczególnie interesujące to są te, które są skorelowane z logarytmem P, czyli z tym zdolnością penetrowania przez błony komórkowe. I tutaj na przykład hydrofobowość Reckera, taki szczególny typ C logarytm P, czy rozpuszczalność, żeby pokazać tylko niektóre, które właśnie zależą od logarytmu P, czy mogą wyrażać lepiej czy gorzej. Bo przecież zdajemy sobie sprawę, że ten logarytm P, taki rzeczywisty, określany, to on będzie korelował zarówno z konformacją tego związku, z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. Będzie bardzo, bardzo złożonym pochodną właściwości nie cząsteczki, tylko czego? Związku chemicznego, substancji. Czyli właśnie będzie jedna, druga czy trzecia jakaś cecha, czy właściwość, przepraszam, bardziej odpowiednia dla wykorzystania w równaniu Kusar. I tutaj to, co pokazałem, jak wygląda taki model Kusar-Hantzscha, czyli logarytm P na osi X, logarytm 1 nad C na osi Y i mamy parabolę, czyli logarytm 1 na C to się równa minus K. Czemu minus jest? Bo co, jak wygląda parabola? To czy jest w dół skierowana, czy w górę, zależy od znaku tego współczynnika przy kwadracie, prawda? Pamiętamy jeszcze z matematyki? Pamiętamy. Plus K2 logarytmów P plus K3 jakiś wyraz wolny. Czyli tak mniej więcej wygląda równanie Hantzscha. To, które jako pierwsze w ilościowy sposób sprawdziło się przy modelowaniu efektów biologicznych. Czyli to było oczywiście duże osiągnięcie Hantzscha. A tutaj na okładce książki patrzcie, że możemy stosować też inne modele, czyli to niekoniecznie, patrzcie jaki tutaj skomplikowany model,
log 1 nad C równa się A logarytmów P minus B log beta razy P plus 1 plus C. Czyli o wiele bardziej skomplikowany matematycznie, ale też nam daje taką krzywą z optimum. To jest tak zwany model Kubiniego. Matematycznie nieco inny sposób modeluje krzywą o podobnych właściwościach, ale nachylenie, co tutaj jest nieco mniejsze po lewej stronie, po prawej nieco większe. I proszę Państwa, jakimi możemy cechami teraz opisać molekułę chemiczną? Tutaj generalnie rzecz biorąc, taką molekułę można opisać trzema rodzajami parametrów, czyli pierwotne cechy strukturalne, to będą co? To będą deskryptory we współczesnym języku, tak jak na przykład objętość molowa. Skąd my znamy takie parametry? Z chemii fizycznej, prawda? Objętość molowa, ciężar cząsteczkowy, powierzchnia cząsteczki. Jesteśmy w stanie policzyć powierzchnię cząsteczki? Pytanie. No. Czy cząsteczka wie, że ma powierzchnię? To jest pewien model. Jest cały szereg, na przykład powierzchnię Connolly'ego i tak dalej. Cały szereg modeli, w jakich te powierzchnie obliczają. Cząsteczka oczywiście nie wie, że ona ma powierzchnię. Nie, my nie wiemy, jak ona wygląda tak naprawdę, ale możemy coś modelowo policzyć, jako na przykład powierzchnię takich sfer, które otaczają atomy, przypisać im określone promienie van der Waalsa i próbować coś policzyć. Topologia cząsteczki, czyli jak są połączone te atomy ze sobą. Stereochemia, to wszystko może nam służyć jako pierwotne cechy strukturalne. Parametry fizykochemiczne, pKa, czyli co to jest pKa? Stała dysocjacji. Temperatura topnienia, logarytm P, rozpuszczalność. De facto to są wszystko parametry fizykochemiczne, które musimy zmierzyć w eksperymentach. I teraz, jeżeli przypomnimy sobie jeszcze kurs chemii organicznej, to temperatury wrzenia, na przykład alkanów, bardzo ładnie zależały od liczby atomów węgla. Ale nie wszystkie cechy tak łatwo dają się tutaj modelować i ekstrapolować czy interpolować. I właściwości biologiczne, to co nas bardziej interesuje w układach biologicznych, aktywność, toksyczność, metabolizm. Również mierzone w eksperymencie. Czyli projektowanie będzie sprowadzało się do tego, że te dwa typy właściwości, mówimy property po angielsku, property, prawda, je musimy zmierzyć. Przepraszam, te właściwości biologiczne i fizykochemiczne. Natomiast te pierwotne cechy możemy obliczyć. Czyli staramy się to, co jest zmierzone, wysymulować, znaleźć takie pierwotne cechy strukturalne, które będą mogły być wykorzystane w jakichś matematycznych funkcjach czy w innych operacjach, żeby można było zaprojektować takie cząsteczki, które wydają się dla nas interesujące. To jest celem projektowania molekularnego. Czyli tu jeszcze raz podsumowanie, że co, że deskryptory są obliczane w operacjach wirtualnych. Głównie dla cząsteczek je obliczamy. Dla związków znacznie trudniej, dla substancji. Ale również czasami, na przykład dla kryształów obliczamy różne. To kryształ jest pewną specyficzną formą skupienia molekuł. Właściwości P można zmierzyć w eksperymencie. Można je próbować ekstrapolować, czy wykonać pewną operację przewidywania. Prediction, prawda? Molecular prediction czasami mówimy. Tychże właściwości, ale generalnie właściwości mierzymy w eksperymencie. Czy to będą właściwości fizyczne czy chemiczne. I tu w odróżnieniu od tych deskryptorów głównie mamy do dyspozycji substancje. Bo mówię, dzisiaj są tylko resztkowe metody oznaczania właściwości czy badania pojedynczych molekuł. Aczkolwiek one też pojawiają się. I tutaj definicja z 2000 roku, co to jest ten deskryptor molekularny SM. Jest cała taka gruba książka, która listuje wiele, wiele tychże deskryptorów, czyli to jest
ostateczny rezultat operacji logicznej lub matematycznej, która transformuje informację chemiczną kodowaną w postaci symbolicznej reprezentacji molekuły w jakąś postać numeryczną. Jeszcze raz, czyli to jest, powiedzmy sobie, wynik dowolnej operacji matematycznej lub logicznej, która transformuje pewną informację kodowaną w reprezentacji symbolicznej molekuły do jakiejś postaci numerycznej, bo tą postać numeryczną musimy wykorzystać właśnie w tymże projektowaniu. Bo można by powiedzieć, że generalnie ten model QSAR to jest taka funkcja, gdzie aktywność jest po prostu funkcją konstytucji, czyli aktywność jest funkcją budowy chemicznej, konstytucji. Aktywność jest funkcją konstytucji, czy też czasami możemy napisać aktywność jest równa funkcji delta C różnicy w konstytucji cząsteczek. Tak by można było ogólnie sformalizować matematycznie tąże metodę QSAR. Proszę Państwa, deskryptory molekularne, jeżeli chcielibyśmy się przyjrzeć, jakie to mogą być deskryptory, to też nie tylko po to to podaję, żeby to zapamiętać, tylko pokazać, jaka jest, jak masę, czym jesteśmy ograniczeni. Tylko naszą wyobraźnią. Czyli możemy podać takie deskryptory kodujące konstytucję cząsteczek, czyli na przykład wzór cząsteczkowy też będzie deskryptorem, prawda? Ile zawiera azotu, ile zawiera węgli, ile ma potencjalnych możliwości tworzenia wiązań wodorowych. To wszystko będą deskryptory. Deskryptory geometryczne, aż do tak złożonych, które na przykład mogą nam charakteryzować pole cząsteczkowe, czyli na przykład potencjał elektrostatyczny wygenerowany dookoła cząsteczki w jej trójwymiarowym obrazie. Albo oddziaływanie takiego pola z jakimś jednostkowym, próbnym ładunkiem albo jakąś inną fragmentem molekularnym, czy molekułą. No, takie deskryptory mogą być proste, czyli zawierać jeden numer, a mogą być olbrzymimi na przykład wektorami nawet do kilkudziesięciu tysięcy elementów zawierać. Czyli tego typu deskryptory były próbowane i próbowano je wykorzystać w projektowaniu molekularnym z różnym lepszym czy gorszym skutkiem. Czyli oczywiście nie po to to podaję, żeby to pamiętać. Jeżeli ktoś by potrzebował i bardziej się tym interesował, to bardzo taką książką jest nasz podręcznik, który w sposób taki bardzo zrozumiały dzieli te deskryptory na różne typy. Dlatego, że tu też jest ciągle bałagan, ktoś tam robi jakiś deskryptor, a niekoniecznie porządkuje go, jakiego typu to jest deskryptor. W ten sposób znacznie łatwiej sobie to zapamiętać, jeżeli uporządkujemy sobie w taki sposób, zbierzemy w głowie, uporządkujemy te dane, to znacznie łatwiej nam to będzie zapamiętać. Mówię to też nie po to podaję, żeby dokładnie opanować te deskryptory. Proszę Państwa, poszukiwanie leków, czyli jeżeli się przyjrzymy, poznaliśmy tylko jedną podstawową metodę, nawet nie pierwszą wykorzystywaną, która pozwoli nam cokolwiek powiedzieć o tej aktywności biologicznej, ale taką opartą na realnym oddziaływaniu. Widzimy, jak ten lek oddziałuje faktycznie w rzeczywistym układzie. Czyli poszukiwanie leków to jest loteria. Oczywiście to jest po prostu banał to, co mówię. Wiemy, że to jest bardzo trudna sprawa. Czyli skomplikowanie metod czy technologii poszukiwania leków porównuje się tylko z lotami kosmicznymi. To jest nieprawdopodobnie bardziej być może złożone niż loty kosmiczne, dzisiaj się sądzi. Bo te leki muszą mieć odpowiedni profil aktywności biologicznej. Czyli muszą na przykład działać z jednym białkiem, a z drugim nie. Muszą przechodzić przez tą błonę. Muszą być absolutnie nietoksyczne. No, wymagamy nieprawdopodobnie dużo od takiego leku. A jeżeli podamy lek, a przy jakimś profilu genetycznym on się okaże szkodliwy, no to natychmiast ta firma idzie z torbami. Czyli to jest nieprawdopodobnie złożony problem. Czyli odpowiedni profil aktywności w jednej linijce napisaliśmy, a tak naprawdę to jest nieprawdopodobnie złożona sprawa, żeby znaleźć taki jeden
i taką jedną cząsteczkę, która będzie tylko z jednym białkiem oddziaływała selektywnie, specyficznie i będzie nietoksyczna, czyli bezpieczeństwo, musi być absolutnie nietoksyczna. Musimy znać cel działania leku in vitro, czyli dawniej leki takie, które nawet nie znaliśmy celu działania, były wprowadzane do obiegu i można było w aptece kupować taki lek farmaceutyczny. Dzisiaj absolutnie to jest niemożliwe. Musimy dokładnie lek poznać. Musimy wiedzieć, jaki jest cel jego działania. Które to białko? Gdzie? Jaki jest mechanizm tego działania? Dalej trwałość, proszę Państwa. Może się okazać, że wszystko fajnie działa, ale związek jest nietrwały. Czyli co? Czyli generalnie położymy na półce w aptece, a on tam wytrzyma miesiąc i za miesiąc już go nie ma. Nikt takiego związku nie chce. Dlaczego? Bo to jest komplikacja. Chcemy mieć wszystko super, najlepsze, najlepszych właściwościach. Odpowiednia rozpuszczalność. Żeby zadozować taki lek, to on się musi rozpuszczać w wodzie. Często leki podajemy w postaci zastrzyków i tak dalej. Czyli on się musi się rozpuszczać w wodzie. Jeżeli podajemy doustnie, no to też on nie może ulec rozkładowi pod wpływem na przykład kwasów żołądkowych. No jest masę ograniczeń. Dalej taka praktyczna łatwość syntezy. Ciągle znamy takie przykłady, kiedy coś jest było fajnym lekiem, ale okazuje się, że synteza jest zbyt skomplikowana. A jak synteza jest zbyt skomplikowana, to po prostu nie opłaca się tego robić. Czyli ten aspekt biznesowy jest bardzo ważny. I nowość patentowa. Przemysł coraz większą uwagę zwraca właśnie na to, na te aspekty marketingowe. Na przykład Pfizer opracował specjalny taki atomizer, czyli taki system sprayu do dozowania insuliny. Kosztowało to $1 miliard. Bardzo ułatwia na przykład sprawę cukrzykom. Co się okazało, że ludzie nie chcieli tego używać. Czemu? No, ludzie w takich krajach jak Stany Zjednoczone nie chcą, żeby ktoś wiedział, że oni są chorzy na cukrzycę. Cały projekt poszedł do śmieci, mimo że był znacznie lepszy dla chorych. Co z tego, jak chorzy tego nie chcieli? Chorzy nie chcieli tego używać. Bo to można było używać w sposób taki otwarty, czyli niekoniecznie jak ktoś jakieś zastrzyki robi, to i tak musi sobie znaleźć jakieś miejsce, prawda, gdzie przeprowadzić tę operację. Z reguły nie robi tego w otwartym miejscu. Natomiast okazało się, że to chorzy nie chcą. Czyli te marketingowe sprawy są niesłychanie ważne. I tutaj też jest ta nowość patentowa, o tym będziemy mówili na drugim wykładzie. To jest absolutny priorytet. Czyli jeżeli firma inwestuje miliard czy ileś tam dolarów, to ona musi te pieniądze odzyskać. I tutaj, proszę Państwa, to są dane 2003 rok. Proszę spojrzeć, że jeden lek, łącznie z tymi wszystkimi projektami, które padają. Oczywiście to jest gdzieś 1,1B i teraz pytanie, co to oznacza B po angielsku w nomenklaturze amerykańskiej? Milion, miliard, bilion. Proszę bardzo, uruchamiamy głosowanie. Jesteśmy w studiach technicznych. Każdy powinien umieć przetłumaczyć. Często to jest nawet w gazetach źle tłumaczone przez dziennikarzy. B, czyli bilion, 1,1, czyli po angielsku przecinek to jest kropka, prawda, żeby było śmieszniej, na polski 1,1 bilion. Ile to będzie na polski? 1 milion, 1 miliard, 1 bilion, oczywiście, dolarów. Dzisiaj się szacuje 1,7 bilion, proszę Państwa, to są oczywiście miliardy dolarów, miliardy dolarów. Czyli odpowiedź B, dobra, prawie wszyscy dobrze odpowiedzieli. Bilion amerykański jest miliardem. Czyli widać, ile kosztuje jeden lek. I proszę Państwa, czemu tak się dzieje? Znowu, jeżeli mamy już substancję aktywną, czyli jesteśmy stosunkowo daleko w tych badaniach, w etapie przedklinicznym wiemy, że później są tak zwane badania kliniczne. Znowu szczegóły na następnym wykładzie, ale proszę spojrzeć, że tylko 14 czy 8% tych leków przetrwa przez te badania kliniczne. Resztę to są wszystko niestety nieudane próby. Czyli to wszystko musimy wliczyć w tę, powiedzmy sobie, w tą cenę tego leku.
I stąd my niekoniecznie zawsze projektujemy te leki, tylko staramy się je poszukiwać, poszukiwać. I taką metodą, która poszukuje, taką odmianą, czyli mówimy, dobrze, nie jesteśmy w stanie tak dobrze tego zaprojektować. Jednak to nie udaje się tak dobrze zrobić. Przyroda zrobi to znacznie lepiej, bo na przykład penicylina, skąd się wzięła penicylina? Alexander Fleming, cząsteczka penicyliny po prostu przez przypadek odkrył, wyjechał gdzieś tam, w laboratorium zostawił na szalkach hodowlę bakterii. Okazało się, że tam, gdzie wyrosła pleśń, to nie było bakterii. Pleśń produkuje po prostu penicylinę jako obronę swojego organizmu. Czyli to przez lata, przez miliony lat wyewoluowała właśnie ta substancja poprzez taki dobór specyficzny, naturalny. Żeby powiedzieć tylko taką informację, że to prawdopodobnie właśnie penicylina pozwoliła aliantom wygrać II wojnę światową. To jest taka informacja, którą mało osób zna, a chemik powinien wiedzieć. To właśnie pozwoliło leczyć rannych aliantów w Anglii, została otrzymana właśnie pod koniec II wojny światowej. I proszę Państwa, wobec tego informacja jest taka, skąd ona się wzięła, ta penicylina? To organizmy przetestowały. Te, które coś tu zmieniły w strukturze, już ich nie ma, nie przetrwały. Te, co zrobiły tą penicylinę, ona okazała się tak fantastyczna, że wygrała ze wszystkimi. Czyli to jest właśnie tak zwana ewolucja. I tutaj taki pomysł, tak zwana chemia kombinatoryczna. Już nic nie projektujemy, to jest zaprzeczenie projektowania, jak gdyby. Czyli bierzemy szereg reagentów A, szereg reagentów B. Tu jest na przykład chlorek acylu, czyli chlorek kwasowy z aminą daje nam amidy. Jeżeli weźmiemy 10 chlorków, 10 amin, to trzymamy taką macierz, 10 razy 10 potencjalnych leków. Bierzemy, tutaj to jest taki robot bardzo niedoskonały, sprzed wielu lat to przeźrocze jest, ale dzisiaj te roboty są bardzo doskonałe i testują miliony różnych związków, powiedzmy sobie. To jest szereg odmian takich, powiedzmy sobie, właśnie tego typu metod kombinatorycznych, które jak gdyby w pierwotnym założeniu nic nie projektują, tylko mówimy, dobra, my tam zaprojektować nie jesteśmy w stanie dużo, sprawdźmy, bierzemy po kolei, testujemy. Ale co się okazuje, że wówczas to trzeba już setki tysięcy wziąć związków na początku, żeby znaleźć jeden interesujący związek. Czyli musimy zwiększyć tą populację badaną. No jasne, jeżeli nie myślimy, to jest jasne, jeżeli byśmy nie przemyśleli sprawy, chcieli trafić, powiedzmy sobie, chcieli obliczyć 1 plus 1 i dowolne liczby pisali, jakie przyjdą nam do głowy, to potrzebowalibyśmy dużo czasu, żeby znaleźć tą odpowiedź. Tak samo tutaj, po prostu na zasadzie przypadku, kiedyś znajdziemy tą odpowiedź. Ja wziąłem ten slajd z takiego zbioru wykładów niesłychanie interesujących profesora Kubiniego. To jest już emerytowany profesor i można znaleźć na takiej stronie właśnie jego wykłady z chemii medycznej, z chemii leków, bardzo, bardzo interesujące. Hugo Kubini, tutaj obok Gasteigera. To jest taki profesor, z którym też współpracowaliśmy, który nawet tutaj był, prowadził kiedyś zajęcia z chemoinformatyki właśnie u nas w Katowicach, więc warto z tego skorzystać. I to, proszę Państwa, by było na tyle. Na tym kończymy dzisiejszy wykład. Dziękuję bardzo.